Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet. Dobry, witam serdecznie. A tych informacji jest co niemiara. Wczorajszy dzień też był ciekawy w Sejmie. No, w pewnym sensie tak. Powiedziałbym, że raczej pełen emocji. To znaczy chyba już praktycznie wszystko wiemy i teraz może być tylko bardziej. Nie bardzo sobie wyobrażam jakieś nowości. Od razu przyznam się, że nie zapoznałem się jeszcze z tym nowo uchwalonym budżetem na tyle dobrze, żeby go komentować. Poza tym, że ma podobno 200 miliardów deficytu, więc to jest jakiś niewiarygodny deficyt tam przyjęty. 200 kilkanaście. Zaraz sobie przypomnę dokładnie, jaka to jest liczba. Wiem, że o 19 więcej niż PiS szykował. No ale w każdym razie ma bardzo duży deficyt i to jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza, że nie ma powodów do tak wielkiego deficytu. 184, przepraszam. 184, no to jest dużo. No. To jest dużo, to jest, jest to dużo. To nie jest coś, co zagraża stabilności państwa przy tym tempie wzrostu gospodarczego, jaki mamy, ale coś, co no, znaczy, że po prostu będziemy marnować owoce wzrostu i je przejadać, zamiast je inwestować w momencie, kiedy wielkie rzeczy się dzieją na świecie i bardzo wielkie wyzwania przed Polską stoją. Jako, że dwóch dziennikarzy się spotyka, to od mediów zacznijmy. Wczoraj Donald Tusk przez 20 kilka minut bronił Bartłomieja Sienkiewicza. Słowem nie odniósł się do kwestii prawnych, ale do kwestii finansowych w mediach, a i owszem. No ale PiS wyjdzie z tych mediów publicznych. To jest wszystko gra PR-owska. Tutaj chodzi wyłącznie o wtórne jakby uzasadnienie w oczach opinii publicznej tej bandyterki, którą Sienkiewicz na polecenie Tuska niewątpliwie zrobił w mediach państwowych. Ale kto wygra w polu, wygra i w sądzie. To może i tak. To jest pytanie, jaki sąd ostatecznie to będzie sądził. No i w każdym razie prawnie nie można tego w żaden sposób usprawiedliwić. Ale politycznie. Zwłaszcza po dzisiejszej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, którą ja nazywam wielkim sukcesem rządu, bo Trybunał Konstytucyjny przychylił się do opinii ministra sprawiedliwości, który to minister sprawiedliwości przecież sam użył argumentu, że nie można zlikwidować mediów państwowych inaczej niż w drodze ustawy. Nie jednoosobową, arbitralną decyzją ministra kultury. No ale w każdym razie prawnie to jest nie do uzasadnienia. To jest kompletne bezprawie, co oczywiście rodzi pytania o miliardowe straty, jakie spowodowano, wyłączając sygnał, niszcząc program, prawda, doprowadzając do dramatycznego spadku oglądalności niektórych anten, albo i w ogóle ich zniknięcia. To są gigantyczne straty, za które powinien odpowiedzieć minister Sienkiewicz, co najmniej, i ludzie tamci jego trojhanderzy, którym on te skradzione media powierzył. No więc ofensywą PR-owską jest teraz tropienie patologii, które miały miejsce za czasów PiS-u. No i tam rzeczywiście jest kilka grubych spraw, bardzo, bardzo paskudnych, od których się PiS powinien odciąć jak najszybciej i broń Boże w to nie brnąć, nie próbować tego bronić. No ale też jest takie mieszanie rzeczy ważnych z nieważnymi, bo na jednym oddechu jednocześnie usiłuje się robić sensację z, nie wiem, z grantów na przykład z Funduszu Sprawiedliwości, które między innymi do mojej redakcji były i zostały dokładnie przeznaczone na to, na co miało być przeznaczone, czyli na działalność statutową funduszu. Wszystko jest udokumentowane, rozliczone, nikt żadnych pieniędzy nie wziął dla siebie, wszystko poszło na edukowanie ale społeczeństwa. Ale retorycznie można przykleić. No ale jak się teraz klei to, że ktoś sobie, co jest niewątpliwym przestępstwem skarbowym, mając pensję w TVP jednocześnie wypisywał sobie umowy zlecenia na bardzo grube, albo na firmę faktury wysyłał, na to samo, co ma w umowie o pracę, to nie mieści mi się w głowie, że można być tak głupim, szczerze mówiąc, i tak głupio kraść, bo że się wkraść, no to 30 lat polityka obserwuje, no to mi się w głowie mieści. Nawet większe sumy widziałem przekręcone, ale nie w tak nieinteligentny sposób. Zresztą cóż, to jest przykre, sam nie lubię ludzi, którzy mówią, a nie mówiłem, ale myśmy wiele lat temu, no jak PiS dochodził do władzy, pisaliśmy, że to trzeba systemowej reformy, że to trzeba zmian, bo po prostu samo przekonanie, że jak komuś Jarosław Kaczyński ufa, to jest porządny człowiek i on nie narobi świństw, nie jest wystarczającą gwarancją, żeby się zabezpieczyć przed popadnięciem w te same patologie, w które poprzednie rządy popadały. Bo to rzeczywiście chyba popadliśmy w pewną patologię. Pan redaktor no, w TVP do czasu piątki dla zwierząt mógł występować, ale jak się okazało, że
coś tam jest na linii, się nie zgadza, to już absolutnie koniec. No to jest w ogóle osobny temat, jak zmarnowano to narzędzie, którym były media państwowe, bo w największym skrócie, ja mówię, 30 lat politykę obserwuję, wiem, że nie ma polityki bez propagandy. No jest, po prostu każdy uprawia swoją propagandę, ale że co widać po TVP Info dziś. Tak, ale żeby propaganda była skuteczna, to człowiek, który z niej obcuje, musi zostać przekonany, że nie ma do czynienia z propagandą. Tak jak to robi TVN. To jest rzeczywiście dobry wzór kłamstwa. Zresztą to są ludzie, których uczył Walter, no, pouczany, polecany swego czasu przez Jerzego Urbana Kiszczakowi jako najwybitniejszy fachowiec od mieszania ludziom w głowach. To są uczniowie Milana Suboticza, to są uczniowie Lesława Maleszki. Prawda? I oni to robią na tyle inteligentnie, że przy pewnej dozie naiwności człowiek ma wrażenie, że ma do czynienia z jakimś obiektywnym dziennikarstwem i dlatego się nim manipuluje. Natomiast jak się jedzie takim przekazem nieustającego klipu wyborczego, no a tak to mniej więcej wyglądało Prawa i Sprawiedliwości, to jest nieskuteczne. Po prostu było nieskuteczne i dla mnie jest też dużą tajemnicą właściwie, dlaczego Tusk zdecydował się na tę bandyterkę w państwowych mediach, bo przecież nie szkodziło mu w najmniejszym stopniu TVP Info, skoro przy tym przekazie PiS przegrał wybory, to z punktu widzenia Platformy było korzystne. Niech oni tak nadają dalej, niech tam będzie bez przerwy Tusk mówiący Für Deutschland 4 razy na godzinę i 57 odcinek resetu i tak dalej, bo to wszystko działało na ich korzyść. Więc to jest duża tajemnica. A z drugiej strony, jak się rozmawia na tak zwanym offie z politykami, także politykami obecnej koalicji centrolewicowej, to oni mówią, bez TVP Info PiS ma 5% poparcia mniej. Nie, no, i oni w to chyba wierzą, mówią to chyba szczerze. No to co głupi są, no po prostu, bo na czym to jest oparte? To jest wzięte znikąd po prostu, kompletnie wzięte znikąd. Oczywiście, że jest taki odruch, oni się szykują, mówię w tej chwili o rządach Tuska, o tej koalicji, oni się szykują do bardzo grubych świństw, które będą nas kosztować ogromne pieniądze, każdego Polaka, część już zrobili. Już się Tusk zgodził przecież na relokowanie imigrantów do Polski. To jest mało tego w Unii. Tam jest jeszcze ten mechanizm wyrównawczy w tej chwili dyskutowany, który może oznaczać, że tych imigrantów będzie kilkaset tysięcy nawet. Polacy sobie nie zdają sprawy. Tusk się na to zgodził, po czym wrócił do Polski, głupia frant, z właściwą sobie bezczelnością zrobił konferencję prasową, na której zapewnił, że jego rząd się nigdy nie zgodzi. Na to, co on się już wczoraj zgodził. To jest takie typowe, że ten rząd co innego mówi po angielsku. Też pani Zielińska, prawda, która pojechała i po angielsku obiecała, że Polska zredukuje emisję CO2 do 90%, to jest coś niewiarygodnego. To znaczy, że po prostu wracamy do stanu, nie wiem, epoki kamiennej, kamienia łupanego i transportu na furmankach, jeżeli to... Po czym po polsku się wydaje komunikat, że to, co pani powiedziała, to w ogóle nie, bo co innego. Nie. Więc wracając do telewizji, ja rozumiem, że mamy taki odruch, żeby pozamykać drogi komunikacji, żeby ludzie się nie dowiadywali. Tak, to ale jak się zamknie, to tak ja też... Bajkę się zamknie i koniec. Czego oczy nie widziały, prawda, że ludzie się nie dowiedzą o tych świństwach, nie będą wiedziały, że tu... Trochę nie wiedzą, bo to przykryli, prawda, tą emocjami, ale nie będą wiedzieli, że Tusk się już zgodził na imigrantów, będą tylko widzieli w TVN24, jak on mówi, że się nigdy nie zgodzi i tam jest, zanim to rzeczywistość zacznie zgrzytać, to on już sobie ucieknie do Brukseli, jak prawdopodobnie planuje. Natomiast to nie są czasy Macieja Szczepańskiego. To nie jest tak, że to jest o czasy, kiedy rewolucja się zaczynała od zajęcia wieży telewizyjnej, bo po prostu telewizja, czy TVN24, czy TVP Info, czy Polsaty, czy Republika, no to jest 50+. Ja akurat mieszczę się w tym paśmie, ale mamy tę świadomość, że to już, to nie jest podstawowy kanał komunikacji ze społeczeństwem. I to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Więc jeżeli, myślę, że tam jest taka wtórna racjonalizacja. Tak, zabierzemy info, to PiS nie będzie działał, albo zemścimy się, dobrze, to całe społeczeństwo nam kibicuje. To są wtórne racjonalizacje decyzji, która szczerze mówiąc była decyzją z politycznego punktu widzenia kompletnie idiotyczną i nie umiem tego inaczej niż przy jakąś psychoanalitycznymi problemami Donalda Tuska wyjaśnić. Rafał Ziemkiewicz naszym gościem, ale to powiedział pan redaktor, że tutaj się PiS musi się jakoś odciąć od tego, co się działo w pewnym sensie w mediach publicznych, to skieruje nas na kondycję partii opozycyjnej. W jakiej ona jest? 3 miesiące mija, to jest kwartał od wyborów. Być może, jeżeli szukać jakiegoś racjonalnego jądra w tym bandytyzmie, po które Tusk sięgnął, chociaż po raz enty, powtarzam, nie musiał. Przejęli
Mieliby tę telewizję lege artis w 4 miesiące, zmieniając ustawę. Prezydent by musiałby na jakiś kompromis pójść w tej sprawie, bo to ze względów, przy okazji wbiliby, ze względów politycznych, przy okazji wbiliby jakby klin między Prawo i Sprawiedliwość a prezydenta. Tak by grał racjonalny polityk oczywiście, więc być może jedynym uzasadnieniem tej hamowy jest to, żeby właśnie doprowadzić PiS do furii, żeby wyciągnąć ludzi na ulicę, co się świetnie Tuskowi udało. No 300, choćby nawet było i połowę tego, ale 150 tysięcy ludzi. Po miesiącu rządu to dużo. Po południu w Warszawie, w zimie, w kiepskiej pogodzie, w czwartek, w środku tygodnia, to jest po prostu niewiarygodna mobilizacja. I w tej mobilizacji bardzo łatwo jest teraz politykom PiS-u powiedzieć, dobra, oj tam, no nic, coś tam było, przegraliśmy, bo wrogie ośrodki, bo Unia Europejska ingerowała i KPO. To prawda, oczywiście ingerowała tego, ale nie ma co szukać usprawiedliwień. Ja nie znoszę ludzi, którzy takie opowiadają takie androny, no to jakby kierowca, który wpadł na drzewo, mówi, albo zakręt był za ostry. No to nie zakręt był za ostry, tylko ty, baranie, nie umiesz jeździć. No. I jak widzę rzeczywiście to takie wyparcie pełne, identyczne jak 8 lat temu było w Platformie. Nic żeśmy źle nie zrobili. Nie, wszystko tak, w ogóle zwierać szeregi i teraz, jak to mój ulubiony poseł PiS-u mówi, na wojnie się nie zakłada klubów dyskusyjnych, prawda, jako się słucha wodza, nawet jak wodzu już tak trochę przysypiano. No dobrze, przysypiający wódz Jarosław Kaczyński rzeczywiście jest, no, tak, ma że... ma przerąbane, nie? Starzec Alfa go nazywam, złośliwie, przyznaję. Złośliwie, ale no jest tak, że tam bez zmiany pokoleniowej w Prawie i Sprawiedliwości to już ta czaszka się nie uśmiechnie. To chodzi nie tyle o zmianę pokoleniową, bo oczywiście to jest konieczne, no bo jakby nosicielem takiego skostnienia jest to stare pokolenie działaczy, którzy żyją w swojej własnej bańce i tam czasami jak dochodzą dźwięki do nas wszystkich, bo myślę, że nie tylko do mnie, co tam ci dziadkowie z pierwszej brygady wokół komendanta uchwalili, to jest po prostu odklejka kompletna od rzeczywistości. I to jest niewątpliwe, że musi wejść świeża krew, ale pytanie, po co ona wyjdzie? No bo to nie chodzi o taką zmianę pokoleniową, że ci, co nosili teczkę za ministrem takim czy takim, to teraz za nimi będą młodsi nosić teczkę, tylko chodzi o nowe myślenie, o nowy sposób komunikacji, w ogóle uświadomienie sobie wyzwań. O ile pamiętam, w styczniu miała być jakaś konferencja programowa. Była. Ale była? Tak. A co to znaczy? No nie, no to co, przepraszam państwa, to znaczy, że nieprofesjonalny jestem, skoro mi umknęło ten. A co tam mówiono? No był pan profesor Krasnodębski, był pan profesor Legutko, był Jarosław Kaczyński, była Anna Fatyga, no i był bezpartyjny profesor Tomasz Grosse. No i świetnie. I było na PGE Narodowym i mówili o Unii Europejskiej i tyle. Cztery osoby się zmieścili na PGE Narodowym? Nie było większych? Nie, no dobra. Cóż, dajmy sobie spokój z tanimi złośliwościami. Naprawdę trzeba... Ale odbyła się konferencja. Odbyła się konferencja, mówię, ale nie słyszałem o tym, żeby wyciągnięto jakiekolwiek wnioski. Bo zanim w ogóle przejdziemy do wyciągania wniosków na takim poziomie taktycznym, to dlaczego PiS przegrał 15 października 2023? Mimo, że jeszcze miesiąc przed wyborami wszystko wskazywało na to, że jednak wymęczy tę trzecią kadencję. Jakie błędy popełniono taktyczne, komunikacyjne, to jest ten... Ale zanim do tego dojdzie, to trzeba uświadomić sobie, no bo taki przykład, ja sobie tutaj na złośliwości wobec Jarosława Kaczyńskiego pozwalam, no ale jak któryś tam z posłów PiS-u powiedział na OFIE do dziennikarzy, że prezes jest bardzo oburzony na prezydenta Dudę, bo zastosował taki dziwny tryb ułaskawienia, że właściwie to ułaskawienie jest w rękach Bodnara i on je tam może trzymać miesiącami, tych biednych Wąsika i Kamińskiego w Mamrze. I padły takie określenia, że w polityce liczy się skuteczność, no to ja przepraszam, ale mnie pusty śmiech chwycił, bo jeżeli po 8 latach repolonizowania mediów, reformowania wymiaru sprawiedliwości, dekomunizowania, odbierania stopni generalskich komunistom i wszystkich tych inicjatyw, które nakładania podatku na hipermarkety, prawda, koncerny uchylające się od podatku, po wszystkich tych wielkich sukcesach, kierownictwo tej partii mówi o tym, że w polityce się liczy skuteczność, to ja już nie wiem po prostu, którą stroną się śmiać. No. I to jest gorzki śmiech niestety, a nie taki wesoły. A to zanim nas posądzą o jakiś taki skrajny antypisizm, to zrobił Donald Tusk. Jan Maria Rokita powiedział, że to jest inny Tusk niż w latach 7-14. Że to jest Tusk, mściciel Tusk, znacznie bardziej drapieżny.
To jest Tusk drapieżny, ale i głupszy. I to jest, no rzeczywiście, to jest duży temat. Trochę już jakby mamy analogii historycznych, tak? Bo to jest temat restauracji władzy, która została odsunięta i teraz zostaje przewrócona w dużym stopniu siłami jednak zewnętrznymi. No mi się nasuwa... Ludwik XVIII. Dokładnie, przypomina mi się właśnie, uważam, że to jest bardzo dobry przykład Bourbonów po upadku Napoleona, którzy wracają na tron francuski i jak to mówi Talleyrand, niczego się nie nauczyli, niczego nie zapomnieli. Ale rzecz nawet nie w tym, że Tusk jest inny. Rzeczywiście psychoanaliza Tuska jest ciekawym zajęciem. Być może to jest temat na jakąś powieść bardziej kryminalną, szczerze mówiąc, niż psychologiczną. Polityk, ale... który mówi o uśmiechniętej Polsce i chyba się ani razu nie uśmiechnął. Cały czas ma taką jednak minę. Znaczy, nie chciałem wchodzić w analizowanie min, ale jeżeli chodzi o analizowanie postępowania, no to widać, że to jest jakiś psychopatyczny rys u Tuska, że on sobie coś tą polityką kompensuje. Mówi się, że no, tam biografowie wykryli, że on był takim dzieckiem, nad którym się ojciec znęcał i to zostawia jakieś ryje. Pręgi, prawda, że zacytuję modnego swego czasu autora powieści, na mózgu takie ślady zostawia, bo widać, że on lubi poniżać ludzi, po prostu, że lubi no, deptać tak właśnie to, co zrobił z prezydentem, upokarzać. On sobie coś rekompensuje tym, ale... Znowu odwołam się ale... Jana Marii Rokity, który miał taką ciekawą analizę dla klubu Jagiellońskiego. Powiedział, że pasją, talentem i hobby Tuska jest polowanie na ludzi. Rokita ma większe... To jest twoja autopsja. No, jako jedna z jego ofiar, on ma większe... I teraz prezydent będzie ułowiony i będzie ofiarą tego talentu. Ale nie tylko on, ja moim zdaniem tą ofiarą jest też Adam Bodnar, który się tak, przepraszam, muszę użyć tego słowa, tak zeszmacił, że to jest po prostu niewiarygodne. Prawnik, który miał jakiś dorobek, który sam sobie zaprzecza, no, sąd, KRS, teraz Trybunał Konstytucyjny załatwiają go jego własnymi argumentami z czasów, kiedy był jeszcze uczciwym człowiekiem, a nie ministrem Tuska. Jednocześnie są przegłosy, że właśnie no, robi to, co robi, bo Tusk tam nim wyciera podłogę i go młotkuje po prostu i opierciela po prostu jak jakiegoś tam tego, a on się temu nie potrafi oprzeć. No i całe to otoczenie Tuska, jakichś ludzi nie do końca trzeźwych i z jakimiś torebkami z białym proszkiem po kieszeniach, co widzieliśmy, prawda? A o tym dojdziemy, bo ale tu może... Ale jedną rzecz chcę powiedzieć, to mniejsza z tym, że to jest inny Tusk. To niech to Rokita o tym mówi, bo on ma, mówię, większe prawo. Natomiast to są inne czasy. To jest inna Polska. Dlatego ten przykład Bourbonów jest dobry, bo tutaj wysły inne klasy społeczne. PiS je stracił, zmarnował, jakby nie potrafił do nich przemówić, ale Tusk ich nie odzyskał. Zyskali je pacynki, jak je nazywam, czyli Kosiniak-Kamysz i głównie Hołownia, przez wystąpienie jako enigma. No, przy marnej alternatywie, jakim jest PiS-PO, 3 miliony ludzi się zdecydowały zagłosować na jajko niespodziankę takie, prawda, z którego nie wiadomo, co wyskoczy. Oczywiście nic nie wyskoczyło, ale oni jeszcze tego nie przyjmują do wiadomości, bo to trwa. Niemniej to jest inna Polska. To jest inna Polska niż ta, w której Tusk święcił triumfy, bo dostawał górę pieniędzy z Europy i udawał, że coś robi i nic nie robił, żeby się nikomu nie narazić i wszystkim się to strasznie podobało, bośmy przeżerali ten sukces wejścia do Unii, a rząd wszyscy lubili, bo niczego nie robił tak naprawdę. No bo jak się coś robi, to zawsze komuś się nie spodoba. Jeśli nic nie robi, to się jest lubianym. No. To tu postawmy przecinek, naszym gościem Rafał Ziemkiewicz. Wrócimy do tego wątku Tuska, bo on jest ciekawy, zwłaszcza pytanie o to, po co to się dzieje, ale biały proszek, Bartłomiej Sienkiewicz, chciałem zrobić dygresję, bo podobno, czy taka sama argumentacja, dlaczego Bartłomiej Sienkiewicz tak głupio wszedł do mediów, też mówiono właśnie dlatego, że Donald Tusk mówił te media, ja mówiłem, że TVP Info nie będzie no to... w ciągu doby nadawać, a nadaje i tam go tak zmusił, że on zrobił tak, jak zrobił. Bardzo możliwe, ale jeżeli mamy, to jest bardzo typowy mechanizm wszystkich dyktatur, a tutaj mamy coś w rodzaju dyktatury, likwidatury, jak powiedział sędzia Zaradkiewicz, demokratury, jak niektórzy nazywają, ja bym to nazwał rządami recydywy, bo się też zastanawiałem nad tym. To jest taka recydywa Magdalenki, recydywa Polskiej Okrągłostołowej. Natomiast no, we wszystkich dyktaturach, jeśli pojawia się taki mechanizm, że dyktator, który nie chce wiedzieć o żadnych przeszkodach, nie obchodzą jakieś imposybilizmy prawne, prawda, czyli to teraz, jak to sędzia Safian, profesor Safian nazwał pułapka prawniczego legalizmu, że nie wpadać w pułapkę prawniczego legalizmu, no bo trzymanie się przepisów uniemożliwia dokonywanie przestępstw, a trzeba je dokonać w imię siły wyższej. Więc jak dyktator tupie i mówi, masz to zrobić, bo jak nie, to cię
odetnę ci, Sławek ci nie przyniesie następnej torebki i będziesz miał, prawda, będzie cię miotało po całym pokoju jak ten. I on coś robi, coś bez przemyślenia, bez myśli. To z reguły to jest schyłek dyktatur, a nie pierwszy miesiąc ich funkcjonowania. No, dlatego mówię o recydywie. No. Dlatego mówię o recydywie. No, bo to już recydywa. Jak już spierniczeje dyktator, jak mu nie idzie, jest coraz bardziej wściekły, jak stary Piłsudski taki z 33 roku, 34, co tam wzywał i tego Śmigłego i innych opatyczał od góry do dołu w najgorszych 34, co tam wzywał i tego Śmigłego i innych opatyczał od góry do dołu w najgorszych, najbardziej koszarowych słowach, bo się wszystko sypało i trzeba było, prawda, iść w obóz koncentracyjny w proces wyski. Ale to było po 10 latach. A tutaj, no, prawie 10, prawda, 39 lat po zamachu Piłsudski umarł, więc w 7-6 się zaczął ten etap. A tu po miesiącu. A tutaj już po miesiącu już wchodzą i już robią tak. Pierwszy strzał Sienkiewicz ogłasza, że wybrał też, prawda, odbył 3 walne zgromadzenia, czy tam 5 w ciągu jednej godziny w 3 różnych miejscach w Warszawie. 117 minut. Ojciec Pio po prostu takich numerów nie byłby w stanie wykonać z bilokacją, jak tutaj zrobił. I robi, prawda, nowe zarządy, wprowadza jakieś nowe zarządy, które są bezprawne, które oczywiście sąd ich nie wpisuje do KRS-u. To już są właściwie podstawa do procesów dla niego Karniaka z 231 za przekroczenie uprawnień. To są 3 lata więzienia w zagrożeniu. Dla tego Grubaska, co tam się jako prokurent jakiś przedstawiał. Pan Zemła. Mniejsza z tym. Zostawmy to autorom kroniki kryminalnej i zbieranie tych nazwisk. Pierwsze bezprawie, potem drugie bezprawie, no też, bo likwidacja też bezprawna. No i co to jest, przepraszam, pytam się o sprawność. No co oni chcą dogodzić tam paru silniczkom, tak zwanym, czy tym silnym razem, takim giertychom, lisom, co przebierają nóżkami, że jechać z nimi, cytuję Tomasza Lisa w tej chwili. Ale nie ma powodu, żeby im się przypodobywać, bo oni i tak będą Tuska popierać. Politycznie rzecz biorąc, Tusk nie musi nic zrobić, żeby im koniec i tak zawsze będą popierali. No. No to kończę dygresję, zdaję pytania, może jest inny cel. Są spekulacje z pogranicza teorii spiskowych, że tutaj chodzi o to, żeby Polskę tak rozłożyć prawnie, tak przeczołgać polskie społeczeństwo, żebyśmy się z ulgą zgodzili na jedną Unię, na walutę euro, żeby już wszystko, już niech się ten bajzel skończy, niech tu przyjdzie jakiś sąd europejski i zrobi porządek w końcu. Ja myślę, że nie ma jakiegoś takiego chytrego planu, bo gdyby był taki chytry jeden plan, to by go było widać, a tu nie. Myślę, że zachodni sojusznicy Donalda Tuska też się na nim troszkę przejechali, bo liczyli, absolutnie nie tego się spodziewali. Nie takiego, prawda, nie takiej brutalnej, takiego brutalnego bezprawia. Natomiast na pewno istnieją pewne oczekiwania. Oczekiwaniem Niemiec jest to, żeby nie było centralnego portu komunikacyjnego, portu kontenerowego w Świnoujściu, żeglowości, Odry, energetyki jądrowej i żeby jeszcze najlepiej Polskę wprowadzono do strefy euro. Niemcy są teraz w bardzo głębokiej, ciemnej dolinie, jak to się mawia biblijnie i jak mówię, są takim Simonem Molem narodów, to znaczy nie leczą swojego syfilisa, tylko zaradzają nim innych. Po to jest ta idea wspólnego państwa europejskiego. I są takie oczekiwania. I rzeczywiście wydaje mi się, że tam była takie oczekiwanie, jak zaczął Tusk to bezprawie. Dobra, to teraz PiS się będzie musiał odwołać do TSUE i TSUE im przyzna rację. I Europa wystąpi w roli tego rozjemcy, tak jak caryca Katarzyna z Wolterem, prawda, w XVIII wieku, gdzie Wolter tam popiskiwał, że widać, że Polacy się żrą między sobą, nie są w stanie, prawda, musi wejść i w ten sposób jakby zalegitymizuje to naszą podległość wobec państwa europejskiego. Może się tak stać. Nie wiem, czy taki był plan. Myślę, że Tusk też kombinuje nieuczciwie wobec tych swoich mocodawców, bo to, że przecież cała ta hamowa w telewizji wybuchła w momencie, kiedy Wera Jurowa była w Warszawie. On ją wciągnął w to, po prostu no taki jak gangus tego, ale jest już ten, bo wczoraj mi się wypowiedzi Wery Jurowej, że zaraz to KPO, to nawet Tusk to też nie dostanie KPO, jak tutaj nie zrobi nie tego. No dobrze, Wera Jurowa mogła być wkręcona, ale Mark Brzeziński. No nie jest to najmądrzejszy członek rodziny Brzezińskich, to wiem, często redaktor to powtarza, no ale chyba on musiał się tak zwać, że jest nie tak, a dał placet, jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, to drugie zdjęcie z Bodnarem w chwili są wejścia. Dwie opcje. Albo to jest rzeczywiście jakoś uzgadnia
zmieniane z polityką amerykańską i wtedy mamy duży problem, ale wtedy też widać by było politykę wycofania z Europy Środkowej na innych i byłyby inne sygnały. Bardzo uważnie to śledzę i nie widzę innych sygnałów zmiany polityki amerykańskiej i to by było zresztą absurdalne, gdyby ona się zmieniała tak krótko przed wyborami. Amerykanie już jak jadą wybory, to już w tym momencie Biden się niczym innym nie zajmuje, prawda? I jego stafersi niczego nie robią nowego poza kontynuowaniem sprawy, więc być może po prostu to, że no pan Brzeziński nie jest zbyt mądry, a ponieważ jest rodzinnie, prawda, bardzo utopiony kulturowo przez swojego ojca w środowisku Gazety Wyborczej, pamiętam taki wywiad jego siostry w Gazecie Wyborczej, która opowiadała, że właśnie my tu wszyscy zawsze Michnika kochaliśmy, prawda, jego oczami patrzyliśmy na Polskę, może nie pada takie stwierdzenie, ale to może dalej oczami Michnika patrzy na Polskę po prostu i wydaje mu się, że robi coś dobrego. Jednak jest to poważny zawodowy dyplomata. Znaczy, ostatni poważny ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce to był chyba Daniel Fried. To było bardzo dawno. Od tego czasu mamy taką panią Georgette, prawda, jakiegoś pana Biu pełniącego obowiązki. W ogóle może to jest degradacja służby dyplomatycznej jako taka, że politykę już się nie robi jak w czasach Metternicha, prawda, przez ambasadorów pełnomocnych, tylko się robi bezpośrednio. Ambasador służy do uświetniania rozmaitych eventów, przynajmniej wstąd do czego się Marek Brzeziński świetnie nadaje. I ewentualnie do tupania, jak w danym kraju chcą podatkować jakąś amerykańską firmę. Tu pani Georgette była, prawda, mistrzynią. Wiesz, amerykańskie firmy w tym bantustanie, prawda, żadnych podatków mają nie płacić, bo są amerykańskie. To była właściwie jedyna jej funkcja. Uber, Discovery i żeby i była tak jasność, dalej. Spisem była bardzo skuteczna. I była bardzo skuteczna, wchodziła oczywiście. Do ministerstw niemalże jak chciała i różne rzeczy robiła. Co też jest, no to jest osobny przyczynek do eseju o polskim mentalu postkolonialnych naszych elit politycznych się w głowie nie mieści, że jakiś Związek Radziecki musi być. No lepiej, że to Ameryka, bo oni nie są tacy obciachowi i siermierzni jak Ruscy, ale jak przyjdzie Amerykanin i powie, dajcie nam se, prawda, wynajmijcie nam więzienie, bo musimy trochę potorturować talibów, to jest sprzeczne z prawami człowieka. To SLD? Karton po butach pełen gotówki i proszę bardzo, róbcie se tam, możecie sobie go przypiąć do akumulatora za, nie powiem co, przy ludziach, prawda, i bawcie się, chłopaki. No to takie, to jest niestety, to tak samo w stosunku do Unii Europejskiej. No jak przyjechał Mateusz Morawiecki i powiedział, że ta cała polityka klimatyczna, to oczywiście, że to jest bzdura, ale to jest rodzaj religii w Unii Europejskiej, nie można być przeciw. No sorry, no to tak Gierek też, czy Gomułka, że on tutaj polską drogą do socjalizmu, ale jakby co z Moskwy to święte i nie można być przeciw. To cały czas tkwi niestety w tych ludziach. No ale może Mateusz Matyj chciał być bardziej lisem, a mniej lwem. Może uznał, że nie da się frontalnie wygrać walki, to trzeba ją wygrać jakoś inaczej. No ale to jakby dał, tak powiem, popis braku sprawczości, delikatnie mówiąc, bo tu rzeczywiście to jest jedna z przyczyn przegranej PiSu, uważam, że właśnie takie opowieści, jacy to jesteśmy skutecznie, a po prostu zgadzamy się na wszystko w kontaktach z Unią, zgodziliśmy się na Zielony Ład, znaczy PiS się zgodził, Mateusz Morawiecki, na Zielony Ład, prawda, na praworządność, na powiązanie praworządności, wmawiając Polakom, że to nic nie szkodzi, że to jest wszystko w porządku i zresztą ja widzę, że to samo robią z Tuskiem, tak samo, to znaczy i numer polega na tym, że rozmawiają z jakimś polskim przywódcą i potem ten polski przywódca i mówi i wychodzi i on mówi do ludzi, z panią von der Leyen uzgodniliśmy, że jak ja, prawda, ustawę sądową, to będzie. Ale pani von der Leyen się nie odzywa. Ona tego nie mówi. Nie stoi obok. Mówi, tak, uzgodniliśmy. Nie ma jej. A po tygodniu ona daje gdzieś tam wywiad albo pisze tweeta. Nic żeśmy nie uzgodnili, prawda? Jest jeszcze 759 kamieni milowych. Zanim je Polska zrobi, to wymyślimy 700 następnych. Rafał Ziemkiewicz naszym gościem. A słyszymy się dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. To nam, proszę państwa, daje to poczucie wolności. Przynajmniej mi daje to pełne poczucie wolności. To jest niesłychanie przyjemne. Bohaterem ostatnich dni w Sejmie jest chyba Krzysztof Bosak. A przynajmniej polskiej prawicy. Pytanie będzie ocenne i o ile jak patrzę na Sławomira Mencena, to on chyba nie wyrósł jeszcze z polityki XD, czyli polityki robienia sobie jakichś żartów i jak patrzę na jego Twittera, czy obecnie Platformę X, to są to raczej żarty nie najwyższych lotów. Tak Krzysztof Bosak zaczyna wyrastać chyba na powszechnie ocenianego, poważnego polityka. To znaczy, gdyby polityka polegała na tym, żeby mówić rzeczy słuszne, mądre i mieć rację, to niewątpliwie
byłby najlepszym polskim politykiem w tej chwili. No niestety polityka trochę polega na czym innym i tutaj zresztą, no Bosak ma bardzo podgórkę, no bo tak, nie ma zaplecza politycznego, które by miało duże zaplecze społeczne. Ruch Narodowy został w Polsce zaorany, zniszczony, wymordowany po prostu, kompletnie, a jedyne co pozostało to takie odpryski kolaboracyjne w postaci PAKS-u i tam jakichś tych klubików w PRL-owskim Sejmie, kółek, prawda, jakichś tam chrześcijańskich, koncesjonowanych chrześcijan i właściwie ten ruch nie odrósł dotąd. No, to nie jest hasła narodowe, to nie są hasła, którymi się zdobywa Polaków. Tym bardziej, że to nie jest tak, jak się roi działaczom PiS-u, że może to jest wielka przyczyna. Wpisujemy się w wielki problem w ogóle światowy, że po II wojnie światowej jakby uznano, że naród to zło. Że trzeba zniszczyć narody, w ogóle zdelegalizować pojęcie narodu, bo to wojna była przez to i Holokaust była przez to i nacjonalizmy były przez to, że są narody. Trzeba zlikwidować w ogóle pojęcie narodu. Naród to jest zło. W głębokim przekonaniu to robiono, że jak się narody skompromituje czy jakoś tam zdezawuuje, to ludzkość przejdzie na taki wyższy etap i będzie się czuła wspólnotą wyżej, ponad narodową. Narody, a diabła narody, dokładnie z tego kpił Kaczmarski. A to... Przepraszam, jeden wielki wuj, ponieważ to nie jest tak, że jak się zniszczy narody, to ludzie idą do wyższych, tylko zniszczenie narodów sprawia, że wróciliśmy gdzieś tak do czasów średniowiecznych, do czasów plemiennych. I u nas też mamy w Polsce, no to nie jest żadna obserwacja oryginalna, bo ludzie to instynktownie widzą. Są jakieś plemiona, są ludzie, którzy myślą... Ludzie z elit, profesorowie, oni myślą tylko w kategoriach plemion. Prawo wuj z prawem, interes narodowy wuj z interesem narodowym. Jechać z nimi, dowalić PiS-owcom. I my jesteśmy Hutu, mamy jedynym, co nas obchodzi, to dowalić Tutsi. A Bosak nie ma swojego plemienia? A Bosak nie ma swojego plemienia, bo Bosak się odwołuje do narodu. A tu jesteśmy jak w wieku XIX, jak po tych wszystkich kretyńskich powstaniach naszych, że gdzie się okazywało, że była grupa szlachty, prawda, która szła w pole, a naród tam patrzył na to, bo nie był żadnym narodem, był żywiołem narodowym i ewentualnie jak ten szlachcic Polek, to mu potem buty zabierali albo jeszcze donosili na kozaków. Może jakąś siłę ma to głosowanie, pokazało, że trudno jest go odwołać, że jednak... Nie, ono pokazało, ja mówię w tej chwili jakby o szerokim, o głębokim problemie społecznym, jakim jest to, że Polacy się nie czują narodem, czy niewielu Polaków się czuje narodem, a reszta to jest takie, jak już dawno temu nazwałem, polactwo. Czyli właśnie to, co w diagnozie Dmowskiego-Popławskiego było nazywane żywiołem narodowym i z czego dopiero przez 30 lat mozolnie robiono naród w końcówce wieku XIX. Więc my niestety zostaliśmy przez komunizm i przez Magdalenkę cofnięci do tego stanu, że narodu jest mało. Natomiast to głosowanie pokazało, no, że lewica chciała pokazać, że ona coś może, to może w Bosaka odwoła, prawda? No okazało się, że ona nic nie może, prawda? Bo ich jest 20 paru i może pan Czarzasty błaznować i opowiadać panu Sienkiewiczowi, że miło jest być z nim w rządzie, bo to nic z takiego gadania nie wynika. Natomiast politycznie oni nie znaczą niczego, bo nawet bez ich głosów Tusk nadal ma większość w Sejmie, jeśli dobrze liczę. A w każdym razie minimalną mniejszość. Ośmiu musiałby wyciągnąć, żeby... wyciągnąć 8 posłów, to nie jest sztuka. Ale to nie jest sztuka, tym bardziej, że tam jest Razem, które gra swoją grę, prawda, które ma chyba z 5 mandatów, 7, tak, tam są jakieś ten... No w każdym razie to tylko pokazało, że na razie... też na tym poziomie taktycznym PiS zdołał wydać bardzo niedobry i niemądry sygnał, bo poszło rano wczoraj, że klub ustalił, że będzie głosował za odwołaniem Bosaka, co byłoby... W końcu zachował się dziwnie, czyli wyjął karty, czyli zachował się tak, jak Platforma za Schetyny się zachowywała. Po nadzwyczajnym klubie padła decyzja, ale podobno dyskusja była bardzo burzliwa i kierownictwo musiało się cofnąć. Ale dlaczego nie mógł zagłosować na Bosaka? To jest taki sygnał, że owszem, zależy nam na Polsce, ale przede wszystkim zależy na tym, żeby być jedynymi, którym zależy na Polsce i żeby zmonopolizować to, prawda, żeby nasze plemię wiedziało, że może być reprezentowane tylko przez nas, a nie przez nikogo innego. Jeden z posłów na ten Radia Wnet wczoraj wyrażał te emocje i mówił, oni nas tak strasznie patrzą. Gdyby pan widział na tych stanach, na tej sali posiedzeń, jak oni się z nas zgłosują razem z Platformą, z nas śmieją, to by musimy mówić przeciwko. Dosłownie to problemem... Czysta emocja, żadnej racjonalności, czysta emocja, no niestety, niechęci. Problemem Konfederacji jest takie, że to jest partia, która tak z tych no nie potrafi dojrzeć, z takich politycznych nastolatków. Jeden z problemów. Drugim problemem jest Grzegorz Braun. To jest bardzo poważny
poważny problem i to jest naprawdę złowroga sprawa dla Konfederacji, co Braun robi i w ogóle dla Polski niedobre. Natomiast problemem właśnie tej niedojrzałości jest to, że no, PiS rzeczywiście traktował Konfederację z buta, bo chciał ją zaorać, że właśnie my jesteśmy jedyni po prawej stronie, prawda, ma być my i niemiecka agentura Tuska. Taki ma być podział. Patrioci i antypolacy. Natomiast, a tu Konfederacja jej przeszkadzała w tym. No ale polityka się w ogóle jest tam problemem. Wydaje mi się, że nie chcę wskazywać palcem, ale widzę tam wpływowego polityka, który należy do tego szerokiego grona tych, którzy się chcą zemścić na Jarosławie Kaczyńskim za to, że ich swego czasu źle potraktował. W polityce się nie powinno zemstą kierować. Po pierwsze jest to niezgodne z dobrem wspólnym, a po drugie czyni człowieka nieskutecznym. W studiu Rafał Zienki. Gdzieś tam mignął mi profesor Jan Majchrowski. Nie wiem, czy byłem umówiony, czy nie. Czy już po prostu na taką sklerozę, że zapominam, czy po prostu pan profesor przechodził opodal i wpadł naszego otwartego radia, co jest też bardzo możliwe, ale to ostatni temat prawny. To powiemy, że blisko Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy, więc... To jest możliwe, że profesor wtedy przechodzi. Może nie wszyscy wiedzą, gdzie jest lokalizacja radia. Krakowskie, w mieście 79. Jeszcze nie siedzimy w podziemnym bunkrze. Jeszcze nie, to bardzo ładna chociaż lokalizacja. Kto wie, jak dalej będzie Tuskowi będą tak szaleć, to nie wiadomo, jak będzie z mediami pan wolnymi. Pan redaktor się śmieje, a my już jakiś kluczyk może będziemy zamontować. Byliśmy do tej pory otwartym radiem, a teraz pytanie, czy jakiś kolega podpułkownika Sienkiewicza jak nie przyjdzie z bejsbolem i nam nie policzy sprzętu. I jak za poprzedniego możliwe. Tuska przyszli do Wprostu, prawda, tak. czy do Rzeczpospolitej w którymś momencie, więc to tak śmiech śmiechem, ale jak widzę tę próbę zduszenia Republiki przez wymuszenie na koncernach rozmaitych wycofania reklam, a wiadomo, że to tam nie chodzi o żadne zakichane, że ktoś coś powiedział, bo to bzdura, tylko chodzi o to, że duże koncerny robią kasę na styku z rządem, a jak rządzi partia, no to oni chcą mieć z partią równo. Jak partia mówi, że nie będzie miał równo, kto daje reklamy mediom antyrządowym, no to taki, szczególnie mnie taki wedel tutaj brzydzi, muszę powiedzieć, bo to jest Cadbury, to jest jeden z tych koncernów, który wyzyskuje czarnych ludzi w Afryce w sposób niewiarygodny. Jest trochę takich reportaży, zwłaszcza francuskich, na temat, to jest porównywalne z tymi dziećmi kopiącymi kobalt w Kongu i akurat wedel Cadbury się, prawda, tak, i oni tu walczą z rasizmem. No taka wasza... Jeszcze takie wiem, plansze stanęło zamiast... to kakao w gardle, w poprzek łobuzy. Dwa tematy, dwóch nie omówimy. Rafał Zienkiewicz w studio. Losujemy. Nie, no prawo, skoro pan profesor mignął przed odwiedziny, to prawo, lewica chce prawo wprowadzić o mowie nienawiści. No bardzo, bardzo nie do obrony pomysł. Ale może wprowadzi, jest w umowie koalicyjnej, sprawdziłem. No może, no. PSL będzie głosował za, to będzie ciekawe. A skoro weszliśmy w doktryny wygraj w polu, a sąd sobie zawsze znajdziesz, prawda, bo można iść uchwałą, nie wiem, można iść do pana Prusinowskiego, żeby Izba Pracy uchwaliła prawo, że ma takie samo prawo, zajmuje się rzeczami, których ma takie samo prawo się zajmować jak Izba Wytrzeźwień, ale mamy swoich sędziów sądu, mamy swój, z tego może zrobią jakiś alternatywny Trybunał Konstytucyjny. Natomiast jeśli chodzi o meritum sprawy, nie ma żadnego powodu, żeby takie prawo ustanawiać. W Polsce, w polskim prawie całe instrumentarium do ochrony człowieka przed nienawiścią, przed wzywaniem do agresji wobec niego i tak dalej, przed agresją werbalną istnieje. Słynny 212 KK. No, świetne, 212 to jest coś, co powinno zostać zlikwidowane, bo to jest akurat ono nie chroni pomówionego. To jest paragraf, to jest artykuł taki dla psa ogrodnika. To tak jest nie. Tylko efekt mrożący, natomiast odsyłam do swojego filmu na YouTubie. No, jest to na przykład, że ja zostałem skazany na grzywnę za to, że pani Podleśnia się poczuła pomówiona, to ja nie muszę jej przepraszać i ja nie muszę odwoływać tego, co o niej powiedziałem i wszyscy to wiedzą, to mogę przypomnieć, prawda? I że tego... Jedynie chodzi o represje wobec, także to jest komunistyczny artykuł ten, ale jest artykuł 216 w kodeksie karnym, jest przede wszystkim procedura cywilna, jest również artykuł, jeśli dobrze pamiętam, 250 tam któryś, który mówi, że 56, że kto wzywa do podjudza do nienawiści na tle przynależności rasowej, wyznania i takich rzeczy podlega karze i to jest dość surowe. Także naprawdę jest prawo, jeżeli coś działa nie tak, to nie dlatego, że prawo jest źle skonstruowane, tylko rzadko, że sądy są
takie jak takie, prawda, że czasami no to... 10 lat się czeka na pierwszy termin rozprawy. Ale lewica musiała coś dostać. Dostanie swój własny artykuł w kodeksie karnym. To jest trochę właśnie konstrukcja tego, jak przestrzegałem przed tym. Nie lubię ludzi, co mówią, a nie mówiłem. Ale to tak jak rządy Trzaskowskiego w Warszawie. Wszędzie, gdzie jest kasa, to siedział pan Kierwiński i platformersi. A gdzie nie ma kasy, to wpuścili wariatów jakichś od porąbanych ideologicznie, od zmieniania ronda Jana Pawła na rondo aborcji, od zwężania dróg, likwidowania parkingów, prawda, i tak dalej. I tutaj w tym rządzie tak samo. No mamy... Służby, policja, wszystko. Tak, to są część parci. Gangstersko-finansowa jest opanowana przez tego, kto tam z gangu odpowiednio, prawda, jest ustawiony. A do tego wzięto parę takich tęczowych paprotek, prawda, i niech się tam zajmują. Macie wariatki, se tutaj coś wymyślcie genderowego, prawda, i się to wam da. I to dokładnie na tej zasadzie. Ale z prawnego punktu widzenia jest ten pomysł jest chory, ponieważ wobec niezdefiniowania prawnego, co to jest mowa nienawiści, może być ten instrument używany jako po prostu przywrócenie cenzury. No, teraz bo wszystko śmieszne, może być mową nienawiści. Ale jak się posypią wyroki, to już przestanie być śmieszne. No, przestanie być śmieszne. W ogóle na świecie przestaje być śmiesznie, ale jak potem się posypią wyroki, to potem to może się skończyć tym, że następni ludzie, którzy dojdą do władzy, to już nie będą tej ekipy stawiać pod żadnych za parę lat, nie będą ich stawiać przed żadnymi zakiechanymi sądami czy trybunałami, tylko ich postawią pod ścianą. Nie wiem, czy sobie zdaję, bo jak idziemy na totalne rozpierdzielenie państwa i w końcu na to, że ten, kto będzie miał karabin, to, jak to mało mówił, władza wyrasta z lufy karabinu, no to w tym momencie to już po prostu idziemy na tego, kogo jest więcej. No moim zdaniem socjolożek i psycholożek z Radia Tok FM i profesorów Sadurskich jest i Matczaków mniej w tym kraju niż ludzi, którzy się mogą wkurzyć i naprawdę zmienić, tak powiem, jak to Don Draper, mój ulubiony, mówił, change the conversation, no. Taki bohater serialu, o którym często mówię, bo mi się bardzo podobał. Rafał Ziemkiewicz, kończymy, my nie zmieniamy, my kończymy tą rozmowę. Pamiętaj, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, może kiedyś, mam nadzieję. Nie, no, studio jest otwarte. Ja wiem, ale ja rzadko mam czas, żeby przyjść do studia, ale staram się. Mamy świetnego wydawcę, świetną wydawczynię, więc spokojnie. I bardzo dobrą herbatę, więc. O, to są dwa argumenty. A ja państwu dziękuję bardzo za uwagę i także dziękuję patronom bardzo. Lubię to powtarzać, bo to dzięki patronom mamy możliwość i nadawania, i możliwość wolności słowa. www.patronite.pl/radiownet. I to był Kurier w samo południe.